Wyróżniamy raki. To jest samiczka, ona ma już odpłoch mniejsze szybce. Tu mamy samiczkę. Tu mamy ładną samiczkę. To jest ładna samiczka. Tu jest samiec. Węższy odwłok, większe szczypce. Samiec jeszcze. A tu jest samiec też. On ma węższy odwłok, węższy ogon. O co chodzisz? Tu, tak? Tak, dokładnie. To jest też samiec, go już widać. Ładny, duży, to odrzucimy. To jest samiczka. To są jakieś około 5-letnie raki, samiczki. W takich naturalnych warunkach wychowane, to one są mniejsze. Rak boty ma to do siebie, że ładnie się wybarwia, jak jest na żwirowym podłożu. Te większe zawsze się niżej chowają, są silniejsze. Tu jest ładna samiczka. Są dwuletnie raczki. To jest trzeci rok samiec. Czwarty rok samica. Też są samce. To jest czwarty rok samica. To są samiczki. To jest samica. To jest samiec. Większe szczypce i węższy ogon. Samica ma mniejsze szczypce, szerszy ogon. Szerszy odwłok. Te większe się powinno wybrać, one ładne samce, osobno karmić i przygotowywać je do rozrodu. W dużych ładnych samcach i samicach jest ładne potomstwo. Te słabsze powinny być osobno trzymane, karmione, żeby się płodnie podrosły. I zawsze do rozrodu trzeba wybierać te największe, najdorodniejsze samce i samice. Ładny zielony, wybarwiony, gdzieś musiał być na wodorostach. Nie mają to do siebie, że się zjadają. Nie mają swoje terytorium i nie dopuszczają. Mniejszy rak jest zjedzony przez większego. Dlatego trzeba pogrupować, mniej więcej je posortować wielkościami i zaraczać zbiorniki mniej więcej taką samą wielkością. Raka. To jest też ładna samiczka. O, już wylinkę miały. One się zjadają, zbierają. Zjadają się, bo mają mało wapnia. To w tym roku tak zjadają. W tym roku wszystko było mniej. Zjadają skorupki, bo za mało wapna było. Tu jest ładny samiec też. Teraz należy odławiać to i osobno trzymać, osobno karmić paszą. Jest to białkowa pasza, żeby była z zawartością wapna, to one wtedy podrosną i jesienią przygotowywać już do godów. Na razie przebieramy i do osobnego karmienia. Większe, ładniejsze. Takie bez szczypców to sobie nie da rady. Chociaż jest niegroźny dla małych, dla swojego potomstwa. To samiczka. To jest samce. A, to już była welinka. Już wyszedł z swojego pancerza. Jeden drugiego już podjada. To jest ładna samiczka też.
No to dobrze, kurs rozpoznawania jest. Samica ma mniejsze szczypce, szerszy ogon. Samiec ma większe szczypce, węższy ogon. Też ładna samiczka. To są ładne samce, one są do rozrodu. Ładnie wybarwione. Ten jest ładny też. Wybieramy te ładne, zdrowe, a reszta stawiamy do hodowli. Wrostam. Tu jest ładny samiec, ale uszkodzony. Tą samiczkę jeszcze warto. Dobrze. Tak wygląda rozpoznawanie i sortowanie raka. Teraz mamy miesiąc lipiec.